Nie, głosów zero. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stegna został wybrany wiceprzewodniczący Rady Zygmunt Flejszak. Podpisy komisji współpracownej. Powiedzieć, że zawsze traktowałem go jako moją osobę. I również tą funkcję wiceprzewodniczącego Rady, to jest moja druga funkcja wiceprzewodniczącego, więc też potraktuję jako służbę swoim doświadczeniem, swoją wiedzą dla Państwa Radnych i dla wszystkich, którzy po prostu z tego będą chcieli skorzystać. Dziękuję bardzo. Panie Wiceprzewodniczący, proszę tutaj o mnie, a ja odczytam, Szanowni Państwo, uchwałę odnośnie wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stegna. Uchwała Rady Gminy Stegna w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stegna. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 20 ustęp 3 statutu Gminy Stegna Rada Gminy Stegna uchwala co następuje. Paragraf 1. Na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stegna w wyniku tajnego głosowania wybiera się pana Zygmunta Flejsza. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Szanowni Państwo, przeszliśmy przez pierwszą część dzisiejszych obrad w związku z wyborami przewodniczących oraz w związku ze ślubowaniem radnych. Przechodzimy do punktu 6, którym jest ślubowanie wójta. Proszę o zabranie głosu przez panią przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej, panią Elżbietę Gałęzyską. Gminna Komisja Wyborcza w Stegnie stwierdza, że wybory, które odbyły się dnia 21 października 2018 roku, pani Ewa Dąbska wybrana została wójtem gminy Stegna. Dla samorządu i dla gminy. A ta gmina dla mnie jest gminą wyjątkową.
warta mojego zaangażowania i jest warta mojego poświęcenia. Proszę Państwa, przed nami kolejnych 5 lat, bo kadencję mamy wybrzeżoną. Mamy nową radę, nowych radnych. Z częścią udało się współpracować w poprzedniej kadencji. Z nowymi musimy nawiązać współpracę. Ja jestem pewna, że wszyscy z nas mają przede wszystkim na myśli dobro gminy. Że ta współpraca będzie wyjątkowa, że będziemy się rozumieli i wszystkie problemy, które będziemy mogli rozwiązać, będziemy mogli rozwiązać wspólnie i dla dobra naszej gminy. Czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo.
i będzie mogła współpracować i będzie współpracowała na rzecz rozwoju gminy z panią wójt przez kolejne dni, lata. Wierzę, że bardzo szybko i sprawnie, rozwijając tę gminę, przejdziemy do sesji, która będzie kończyła naszą kadencję. Pani wójt, życzę, żeby pani rzeczywiście nie miała problemów takich, jak powiedziała to pani dyrektor Renata Cichosz, żeby wszystkie mogła pani problemy rozwiązać sprawnie, żebyśmy mogli powiedzieć, że udało nam się rozwinąć gminę w takim stopniu, jak sobie zakładamy, jak i przekazywaliśmy mieszkańcom, każdy z nas, kandydując zarówno pani na wójta, a my na radnych gminy Stegna. Wierzę, że uda nam się to wszystko razem pogodzić. Od dzisiaj już kończą się te miłe słowa. Zabieramy się do sumiennej, rzetelnej, niejednokrotnie ciężkiej pracy, ale wierzę, że współpraca pomiędzy dwoma organem uchwałodawczym i organem wykonawczym przebiegnie tak sprawnie, że nie będziemy używali słów, że praca ta była ciężka. Jeszcze raz pani serdecznie bardzo gratuluję i pozwolę sobie przejść do kolejnego, a jeszcze dwa zdania miałem podziękować, przepraszam, bo zapomniał, nie mam tego tutaj w punkt, nie mam tutaj w porządku, ale podziękować może nie dwa słowa, ale kilka słów Gminnej Komisji Wyborczej za przeprowadzenie wyborów. Cieszę się, że państwo staliście takie wyniki, że takie wyszły. Bo to była ciężka praca w nowym systemie. Wiadomo, były inne komisje powołane. Były jedna do przeprowadzenia wyborów, druga do liczenia, przeprowadzenia wyników, liczenia wyników. Zderzyliście się z nowym, ale poradziliście sobie super. Za to bardzo dziękujemy za tą pracę, który na pewno ten ekwiwalent wam nie wynagrodzi. W związku z tym kieruję te ciepłe słowa podziękowania do państwa. Dziękuję bardzo. Panie Mariuszu, jedno słowo mówię? Tak, proszę bardzo. A my jako przewodnicząca i cała komisja gminna chciałbym podziękować pani Małgosi Kurny za swoją pracę, za wkład i była bardzo nam pomocna. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, przejdziemy do kolejnego punktu, który chciałem zaproponować Państwu, czyli wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla wójta gminy Stegna. Szanowni Państwo Radni, otrzymaliście uchwały z treścią, którą nie wiem, tak? Czy każdy ma z Państwa, tak? Czy co, tak? Tak. W związku z powyższym proszę Państwa o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla wójta gminy Stegna. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tej uchwały do porządku? Proszę o głosowanie. Wyniki głosowania, 15 radnych za, wprowadzenie uchwały do porządku obrad zostało podjęte. W związku z powyższym przejdę do kolejnego punktu, odczytanie uchwały Rady Gminy Stegna. Uchwała Rady Gminy Stegna w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla wójta gminy Stegna. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 36 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla wójta gminy Stegna składające się z poniższych składników. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4700 zł. Dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł. Dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40% łącznej wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 3/9/2014 roku Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla wójta gminy Stegna. Paragraf nr 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, kto z Państwa radnym jest za podjęcie tej uchwały? Zamykam sesję Rady Gminy Stegna.